Siemano kolano, drodzy widzowie, jestem w moim najbogatszym domu na całych Wojanowicach. Słuchajcie, jeszcze niedługo podsumujemy sobie, ile dokładnie tutaj jest diaksów. No pewnie kilka tysięcy, to jest porąbane. I tak sobie właśnie siedzę na moim balkoniku, podziwiam widoczki całych Wojanowic. Spójrzcie, mam widok na sąd, więc taki, o, taki kulturalny widoczek. I no oczywiście wieżowiec, póki co nie mój, ale widzowie, będziemy odrabiać te straty. Będziemy odrabiać te diamenty, które straciliśmy, w sumie wydaliśmy, bo chciałbym odkupić ten wieżowiec. Jak wiecie, on kosztował dosyć dużo, bo chyba około 1000 diamentów. My to odrobimy, będziemy szukać diaksów, będziemy się dogadywać, będzie git. Ale co chciałem dzisiaj zrobić? Dzisiaj chcę pójść sprawdzić, jak się zmienił mój poprzedni dom. Wiecie dobrze, że Nubek teraz mieszka w tym domu, więc pewnie dużo rzeczy się pozmieniało. Coś mi Kasia nawet wspominała, że Nub coś ponoć u mnie w domku odwalił. Więc właśnie sobie do niego pójdziemy w tym momencie i sprawdzimy, co takiego tam się wydarzyło. Zanim to, jednak chciałbym was zaprosić do sklepu na wojanshop.pl, ponieważ spójrzcie, mam na sobie takie nowe właśnie opaski z nowej kolekcji opaskowej Wojana, teamu Wojana do Białego Rana. Takie kozackie opaski są już dostępne, są również kolory różowe, więc mega fajne. Są również czapki nowe w kolorze niebieskim. Czarny kolor też jest, różowy już niedługo będzie, ale sami widzicie, że te czapki są naprawdę mega fajne. Zostały zrobione w Polsce, uszyte, wyprodukowane, są mega wygodne. Tutaj mają taki pompon, a tutaj mają takie coś jak elastomer. To jest takie tworzywo, które jest mega wytrzymałe, to jest wszyte tutaj w środek, no i daje taki kozacki efekt, więc idealne czapki na zimę, naprawdę. I widzę też, że bardzo wam się spodobały i mogą zniknąć ze sklepu w takim tempie, jak teraz schodzą, więc jak chcecie, to zamawiajcie szybko, tak wam tylko powiem. Dobra, a my idziemy i patrzcie, już na pierwszy rzut oka mamy takie, oh man. Nie no, nie no, Nub się nie patyczkuje. Ej, ale szczerze, zarąbiście to wygląda. Szczerze, no po prostu, aż po prostu nie wiem, jak mam na to zareagować. Może powinienem sprzedać te wszystkie diamenty i znowu się zamienić z Nubem. Bo tak mi się podoba to. Zarąbiście to wygląda. Nie no, to jest genialne. Spójrzcie z zewnątrz, jak to pięknie wygląda. Czemu ja wcześniej na coś takiego nie wpadłem, tylko musiał Nub. Widzicie, Nub to jednak jest taki w sumie ukryty pros, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo to wygląda mega ładnie. Aż teraz się zastanawiam nad zamianą z Nubkiem, co nie? Oczywiście bym zabrał te wszystkie moje diamenty, bo to są już moje diamenty. Jeśli nie wiecie, to spłaciłem moje wszystkie długi Paliona, więc cały ten domek, który mam, już jest z moich diamentów. Musiałem za to sprzedać McDonalda i Apple Store, więc te budynki niestety już nie są moje. Ale chodźmy do środka, sprawdźmy, co tam u Nubka. Ding, ding dong. Nie wchodź, nie wchodź. Poczekaj. Czemu powiem, mam nie wchodzić? Wejdź powoli i zobacz, co jest na plawo. Dobra, powoli pomóż wchodzę. Mi, pomóż mi na plawo, szybko. O! Ratuję cię, Nubie! O! Ratuję cię! Już? Czekaj, czekaj, bo coś na zewnątrz słyszę. Ja się boję, czekaj. Ej, proszę. Chyba już luz. Lubię! A ci dawno nie widziałem! A ci, 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 cześć. Ci, 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 ci. A ci, cześć, ci, 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 jak ci się podoba z zewnątrz mój dom? Ej, tak. Stary, powiem ci, po prostu to jest piękne, co ty zrobiłeś. Ja wiem, Nubek jest koziak teraz. Nie, Nubek, naprawdę, ja ci przychodzę, ja ci, no, gratuluję. Bo to, co żeś tutaj odwalił, to jest po prostu piękność. Nawet z Dirta to wygląda dobrze. Jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś wybudował taką ładną rzecz, Nubie. Wiem, ale jak coś, to nie ma tam wstępu, więc ja oczywiście nie mogę tam wejść jak coś. No chyba cię pojajcowało. Chyba ze mnie przekonasz. No nie mam przy sobie Dirta. No to las. Ale jest daleko Dirt. No tu masz jeden jakby. O, pomyślał. I co, zadowolony? To mój Dirt, tak. Zadowolony? Co? No, a miałeś kiedyś takie coś? Taki pomysł, żeby tam zrobić takie coś? Ej, nie, właśnie nie wiem dlaczego, ale nigdy nie pomyślałem o tym, że przecież na górze można coś takiego wybudować. A patrz, to jest dużo lepsze. Zanim wejdziemy, to chodź, pokażę ci z tej strony, co sobie wymyślił, patrz. Dobra. Patrz, jak to wygląda. Tylko, oprowadź mnie, Nubie, bo... Tutaj, ale nie wchodź, nie możesz... Nie. Co? Tylko zobacz z daleka, o, widzisz, tu są drzwi. Znaczy okno. No, takie, okno, takie, i patrz, no. Na to mam widok. O, zaraz zobaczysz, chodź. Aha, masz widok na swojego skina, podoba ci się. I na Dircika. Dircik. Tylko to jest, nie jest takie, wiesz, że się wchodzi bez niczego, dlatego weź sobie jeszcze jednego Dirta, bo nie można wchodzić bez niczego. To jest... No dobra, okej, okay. Ale do mojego domu też nie będziesz mógł wchodzić bez bloków diaksowych. A bez bloków diaksowych. Dobra, tu są schody. Patrz, a patrz, co jest pod schodami. Pięk. Wow, masz nawet schowek pod schodami. Jak tak. Kevin sam, nie, jak Harry Potter. Jak o. Harry Potter masz. Tak, tam będziesz na przykład ty zamykany. A, ja będę zamykany. A cię zrobię. Trzymają ci się żarty. Dita. Co? Dobra, nic nie ważne. W ogóle ja będę musiał zabrać
zabrać te moje zwierzątka. Jest, to... jest, bo śmierdzi jak cholejcia. Spoko, zabiorę. Zabiorę tego idiotyczne zwierzę, jak to Palion nazwał. Chodźmy na górę, sprawdźmy. Czekaj, tu są takie fajne te, co nie? O, można sobie na przykład z tej strony wejść, au, au, au. No to jest realnie praktyczne, ale fajnie. Ale zapraszam, proszę. Jak to cieniać? Jaj, widok będzie na co ja? Widok na Bojanowice! Ale patrz tutaj, bo jak to jest super, dilcik, nubek. No wiesz co, bardziej mi się podoba ten widoczek, tak szczerze. Ej, ale tutaj masz nawet taką saunę jakby, możesz sobie jacuzzi siedzieć. Jacuzzi! Jacuzzi, tak, nie sauna. W 42 piętrze. Ej, słuchajcie widzowie, a co ty na to, żeby zamienić się domami? To? Nie, nic. Ja nawet nie widziałem mojego domu tamtego, nie chcę go widzieć, nawet go jeszcze nie widziałem. No to dobrze, że go nie widziałeś, bo byś się popłakał, jakbyś go zobaczył. No nawet nie ma mowy. Nie. Patrzą no. Kominek. Pokażę ci potem. Mogę książki. O, ty książki. Tu mam skrzynkę, zobacz sobie. Czekaj, tylko. czekaj, jestem ciekaw, czy da się tutaj, a nie, to musi być książka z piórem. Nie, bo to zaraz ci pokażę, do czego to służy. O, tu masz ten, pas, o, widzisz, tu mam te. No, widzę, co? Co? Co zrobiłeś? Co zrobiłem? Oddaj to. Co oddać? Zablałeś pilta. Ale tutaj nic nie było, ja otworzyłem i właśnie się zdziwiłem, tutaj nic nie ma. Zablałeś mi pilta. Jakiego pilta? Ja nic nie wiem, co to nawet pilt. Poczekaj, chodź, nie, dobra, to, aha, nie masz, no to chodź. To pokażę ci, co chodź. A, no dobra, spoko, dobra, to. Jak mi wierzysz, to idę, no. No to patrz, ty masz swój sąd, a patrz, co Nubek ma. Co? Daj sobie tutaj, tło, a ja... tam. Aha, tam. I ty masz swój sąd. I patrz, stań gdzieś z boku. No. Jesteś skazany za zabranie mi dilda. Ej, faktycznie. To jest sędzownia. A i to można spać na przykład na sam dół. Tak, i tam jest więzienie. Jeszcze będę to robił. No, no wie. Powiem ci. No ładnie. Otworzyłeś mi głowę, bo ja wcześniej byłem bardzo zamknięty i ja nawet nie wiedziałem, że takie piękne coś można zrobić, a to jest piękne. No jeszcze muszę tylko tą budę dla tego psa wywalić stąd. Co ty chyba oszalałeś, że ty go chcesz zniszczyć? Nie. Czekaj, nie, przesunę po prostu tam do ciebie. Będzie z tobą, jak on ma. Ten jeszcze nie ma, tego trzeba nazwać. Widzowie go nazywali, ale się nie wybrałem. Mój jest tutaj, idiotyczne zwierzę. Tak zwany pimpek. A, no to bierzesz sobie idiotycznego zwierzaka. Chyba cię nie lubi. Chyba nie polubił nowego właściciela. Ja pitole, weź go. Gryzie. Ej, a skąd ty masz takie rzeczy jak... Nie, weź go teraz. Czekaj, chodź, może będę mieć tego. Chwyć to, wstrzymaj go. Ej, gościu, dlaczego ty miałeś enderową skrzynkę w ekwipunku? A, nieważne, może gdzieś znalazłem. Typie! Nie podoba mi się to! Zostawiłeś gdzieś tutaj smyt, czy nie? Żebyś wziął tego kundla, bo szczeka i szczeka. Ja sobie go zabiorę już, spokojnie, zabiorę go sobie. Tylko nie denerwuj go, bo cię pogryzie, wiesz? A, no dobra. O, tutaj ci takie śmieci zostały, takie śmieci. Mi się podobają, w sensie... No wiem, że ci się podobają. Dobra, czy coś jeszcze zmieniłeś, powiedz mi? Czy coś jeszcze zmieniłeś? No, chcę zmienić jeszcze tutaj, jakbyś mi pomógł na przykład tutaj zmienić tylko ten sufit. Tylko a, ten na górze sufit chcesz zmienić? No tak o. Co? Nie rób, nub, czekaj, tam to może to być sombero, czekaj. Nie rób, nie, nub, tam jest mój przyjaciel. Nic nie widziałeś. Czekaj, nub, poczekaj. Nie, wcale nie, tam nie ma nic. Tam może być sombero, nie, sorry, nie, muszę to zrobić. Nie, zostaw, tam nic nie ma, au. Muszę to zrobić. Tam nie ma sombero, nic, wcale go tam nie dałem, zostaw. Sombero! Sombero odnaleziony! Ja pierdzielę, mój przyjaciel odnaleziony! Nie zabijaj go, bo to jest, wiesz, ile widzów go kocha? Sombero! Sombero! Ty go tam schowałeś? Ale nie. Nubie, ja go szukałem miliony lat! No nie, to nie ja klawie. No my Sombero znaleziony, ja pierdzielę, nie mogę, ludzie, nie mogę po prostu. No nie, bij go, bo jego się nie da nawet. Kurczę, dobra, aha, no dobra, nie, dobra, nie, przepraszam. Zabieram ci całego dirta za karę, że go uderzyłeś. O nie, dobra, dirta nie. Zabieram ci całego dirta. Zabieram ci całego dirta. To jest kara. Nie, przepraszam, dobra, już nie będę. To jest kara, nie, Nubie, bo ty się nigdy nie uczysz na błędach. Zabieram ci całego dirta. Taki super domek mam, tutaj tego pokazałem ci, a ty mi takie rzeczy. Biłeś sombero, tego się nie wybacza, biłeś sombero. Zabieram ci całego dirta, byłeś sombero. Au. Zabieram no ci nie, też... no dirta oddaj. Enderową skrzynię, bo jest fajna.
No to zase weź, tylko oddaj Dinta. I na pewno Tint ci się zabiera. Kulcze! Oddam ci wszystko, tylko zostaw mi Dinta. Nie, bo skrzywdziłeś Sombero! No przepraszam, Sombero, proszę dla ciebie, Sombero, nie! Nie wybaczę ci tego! Sombero, mój największy przyjaciel, ty go zniszczyłeś! Kto to? O, zajął ci miejsce. Wypad. Widzisz, to chyba już nie twój dom. Wypad. Ja muszę zabrać Sombero ze sobą na pewno. To widzowie będzie, w kolejnym odcinku będzie ewakuacja Sombero z tego ohydnego domu. Nubek! Sombero zostaje tutaj, przenocuje tutaj jedną noc. Tak, ale i tak będziesz musiał, jesteś teraz biedny czy bogaty? Jestem totalnym biedakiem, nie mam żadnych diamentów. No to trudno, bo będziesz musiał go wykupić ode mnie. Ja cię oczekuję zakupu i będę bronił to jak się da. Nigdy go nie zdobędziesz. Dobra, kupię cię, zapogadamy ile będziesz chciał za niego. Ja wiem nawet co będziesz chciał od niego, ja to załatwię. Ja wiem co ty chcesz, co ja chcę. Tylko prawda jest taka, że ty okradłeś mnie z tego Sombero, więc teraz powinieneś mi... Nie, sprzedałeś mi ten dom legalnie i już jest na mojej posesji. Sombero był moim największym przyjacielem. On dobrze, był kochany. Ale mogę sobie go kupić jak mi dasz trochę dilta. Powiem ci później, będziesz już taki totalnie spłukany. Dobra. Dogadamy się, nubie. Ale czekaj, muszę jeszcze raz na niego spojrzeć. Widzicie, widzę, jaki on jest piękny. Sombero! A ja cię szukałem tyle czasu. Sombero. Ale nie bij go, bo on może mieć już mało HP. A ja nawet nie wiem jak go mam uleczyć. Nie wiem jak się leczy, widzowie. Jak się leczy villagera, czy on, jemu się regeneruje HP? Ja wiem. Co? Dirtem chcesz go uleczyć pewnie. Nie, po prostu daje się mu mikstule regeneracji. Nie, no. Tego. Dobra, ja już wiem, mikstura regeneracji. A ty nubie nic się nie znasz. Damy mu mikstur regeneracji, w tym celu potrzebujemy pewnie Uzegasta. A jest tutaj Uzegasta? Może nie dać ma. Mu wiadro z dorsem, patrz. Wiadro z dorszem. Nie, wypuszczaj go, niech on sobie tutaj zostanie. Ej, dorsza zabijesz! Dors! Nie, dobra, ja chcę dorsza żywego. Dorsza zabije, rip dorsz. Dorszu! Nie ogarnia! No po co nie ogarnia? Patrz! Oho, masz rybkę własną teraz. A chwalił źle tutaj. O, fajnie. Dobra, idę jeszcze raz zobaczyć górę twoją. Jeszcze tak, raz i zobaczę. Do widzenia, bo już nie mam czasu na takie. A robiłeś coś na dole tam, czy nie? Nie, na dole jeszcze nie. Jeszcze? A planujesz coś tam zrobić? Będzie. Nie, no nub, ty tutaj zrobisz naprawdę koks dom. Fajnie podoba będzie, się? Fajnie będzie, no, bo podoba mi się. Jak staję codziennie rano i patrzę przez te siby. Podoba ci się widoczek, jest piękny, nie? Chce mi się płakać. Tak, mi też. Naprawdę, tak się łezka wokół kręci. Jak widzę, jak się gonisz z ogólem. Podglądasz nas, jak się gonimy z ogóle, syn. Dobra, gościu. Dobra, a teraz, no, przyjdę mi, ale musisz opuścić się. Nie tędy! Co ty zrobiłeś? No tak się nie robi! Tak się robi. Popie. Dobra, nubie. Popie, co ty? Trzymaj się i na razie. Na razie, tylko wiedz. Co? Zamknę drzwi. Dobra, widzowie, słuchajcie. Nie, powiem wam szczerze, to jest chyba najbardziej kreatywna rzecz nuba, jaką zrobił na Wojanowicach ever. I bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Ten domek jest po prostu piękny. I aż się zastanawiam, już mi myśl w głowie się zrobiła, żeby przejąć ten dom i na przykład wszystkie tamte diamenty wpakować tutaj, zamienić tego dirta na diamenty. Ja nie mogę, jakie to byłoby mocne, nie? Ale nie wiem, bo już wiecie, nie chcę co chwilę zmieniać domu, miejsca zamieszkania swojego. Jednak już niedawno dopiero tutaj zamieszkałem. Nowe miejsce, nowa okolica, nigdy nie zmieniałem swojego miejsca zamieszkania. Musicie mi doradzić w tym, widzowie. Czy zostać tutaj, czy zamienić diaksy z tamtym domkiem i tam się przeprowadzić, słuchajcie, bo nie wiem. A tutaj by się coś wymyśliło. W tym miejscu byśmy na przykład zrobili miejsce torturowania nubka, a nubek byłby bezdomny. Fajny pomysł, dajcie znać na w komentarzach. A tak poza tym to okradłem nubka z jego całego dirta tam na górze i nawet się nie skapnął. Co za bambus, więc zapłacę mu jego własnym dirtem za tego Sombero. Właśnie, znaleźliśmy Sombero. Co tu się odwaliło? Sombero został znaleziony. Ludzie, ten film jest piękny. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że na Wojanshopie, jak już mówiłem, są mega fajne rzeczy. Czapeczki zimowe, teraz idealne zimy, no po prostu czapeczki Wojana z teamu Wojana do Białego Dana. Zapraszam wojanshop.pl. Taka fajna minka Wojana, pa, elo, to ja. Więc zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Eluwa na rampu.